Ponieważ zbliża się świąteczny czas, to spróbujmy w programie Shotcut animować gwiazdkę, a również dodać jakieś efekty wizualne, świetlne. Oto propozycja takiego mini filmiku. Dane są obraz, oto ten przygotowany. Nazwa, proszę zobaczyć, wskazuje na zawartość i tu podane są wymiary tej grafiki. Taki obyczaj nadawania nazw według tej reguły sprawia, że wiele dalej czynności mamy już jakby z głowy zaliczone. To natomiast jest obraz PNG, czyli może zachowywać przezroczystość tła. Takie oto gwiazdki, wzięte oczywiście z bezpłatnych zasobów. To jest projekt, jedna z propozycji, rozwiązania zadania, plik o rozszerzeniu MLT, czyli plik tekstowy złożony z poleceń w specjalnym języku. Plik może być wyłącznie dobrze interpretowany przez program Shotcut. A tu nasz plik MP4 rozwiązany wynikowy. Nie korzystamy oczywiście z rozwiązania, tylko przystępujemy do dzieła. Otwieram ten plik za pomocą programu Shotcut. I ten obraz przeciągam na oś czasu. Domyślnie u mnie on będzie wyświetlany przez 5 sekund. To z pewnością o wiele za dużo, jak na nasze potrzeby. Spróbujmy zmniejszyć, no na przykład do 2 sekund. Brakuje mi drugiej ścieżki. O tu w osi czasu, akcji ścieżek, dodaj ścieżkę wideo i na tej górnej ścieżce umieszczam gwiazdkę. Mam nadzieję, że z przezroczystym tłem. Przeciągam na oś czasu. Och, widzę, że ten obraz trwa o wiele za długo i z całą pewnością jest za olbrzymi, jak na moje potrzeby. Ten obraz, bez względu na to, jakie miałby wymiary oryginalne, zostanie rozciągnięty przez program Shotcut, tak, żeby co najmniej jeden z wymiarów był taki, jak odpowiedni wymiar ekranu. Jeżeli wielkość tej gwiazdki mi nie odpowiada, co ma miejsce w tym przypadku, to pierwsza czynność to jest zmniejszenie jej rozmiarów. Czyli wskazuję na górnej ścieżce, tu jest czerwone obramowanie i dodaję filtr. Tu nie playlista, tylko filtry. O tu. I muszę dodać filtr, rozmiar, pozycja i obrót do tego oczywiście wskazanego elementu. Moja wizja jest taka, że gwiazdka ma być o, na przykład w tym miejscu i takiej wielkości. To jest wykonane raz, czyli raz zmniejszona jest gwiazdka i umiejscowiona tam, gdzie ma być. Teraz musi być ten sam filtr, ale zastosowany wobec takiej możliwości jak obracanie. Nie byliśmy tu jeszcze, ale wszystko przed nami. W tej chwili obrót jest ustawiony na 0. Obrót następuje w płaszczyźnie filmu zgodnie z wskazówkami zegara. Środek obrotu to jest środek o ten akurat u nas wyraźnie widoczny. Żeby ta wartość tego parametru zmieniała się w czasie, to będę musiała użyć klatki kluczowej.
wracam na sam początek, bo chcę ustawić kartkę kluczową na początku. Wyraźnie musi być górna ścieżka zaznaczona. Tu uaktywniam, użyj klatki kluczowej dla tego parametru. W nagrodę wyskoczyło mi okienko klatki kluczowej, a oś schowała nieco. I pierwsza rzecz to zatwierdzam obecne ustawienia w punkcie. Niech na koniec filmu page dam 1, 2, bo mam 2 sekundy i zawiązuję klatką kluczową na końcu. Wszystko do zmiany. Chciałabym, aby przez ten czas gwiazdka obróciła się o 360 stopni. Czyli na samym końcu tu powinnam mieć nie 0, tylko 360. Oczywiście efekt wizualny jest ten sam, ale spowoduje to zanotowanie innej wartości parametrów i możliwość dalszego ciągu. Natomiast na koniec wyświetlenia zatwierdzamy. O tu dodaj klatkę kluczową. Czyli obrót następowałby w ciągu tych 2 sekund. Wracam i odtwarzam. Niech i tak będzie. Mogę dodać kolejny filtr, czyli przy zaznaczonym tym górnej ścieżce w okienku filtry dodać. I tu proponuję dla odmiany filtr, nazywa się przezroczystość. O to. I przezroczystość również możliwa jest za pomocą klatek, ustawienie za pomocą klatek kluczowych. 100% to znaczy, że w ogóle jest nieprzezroczyste. Wracam na sam początek i niech na początku będzie to, co w tej chwili, czyli użyj klatek kluczowych dla tego parametru, zatwierdzam. Przypuśćmy na sam koniec tego fragmentu też ta sama wartość. Zatwierdzam. Natomiast tu niech się to zmienia. Przypuśćmy w połówce, o tu, niech osiąga wartość 0. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Wracam i odtwarzam. I o to by mniej więcej chodziło w tej drobnej wprawce. Zapisujemy projekt. Za pierwszym razem trzeba nadać nazwę, plik. Zapisz jako i bardzo proszę zapisywać w tym samym folderze, w którym są dane pliki. Projekt zapisany i oczywiście plik eksportuj do wideo. Jeżeli tak sobie życzymy, tu można zapisać to w dowolnym, proszę, folderze. Albowiem powstaje plik MP4 film, który nie wymaga już żadnych danych składowych, tylko może być umieszczony w dowolnym folderze, na dowolnym nośniku. Do uruchomienia, do odtworzenia wymaga odpowiedniego programu.